Witam Was bardzo, ale tu bardzo serdecznie w profesjonalnym odcinku zagrajmy w Mass Effect 2. Scena, włączamy. Tak jest. Teraz apel do Was. Tak, głosuj na mnie za to, że YouTube jest zły. Nie ma dla pana żadnych wiadomości. Dzięki Kelly, jesteś naprawdę bardzo przyjazna i potrzebna mi. Dzięki, fajnie. Zagadałbym z tobą, ale nie chce mi się. Dobra, co musimy zrobić? Dziennik, co ty masz? Tak, zadania. Dobra, jest tutaj. Archanioła jeszcze nie uratowałem? What? A, dobra. Czyli Archanioła, agent, tu jest, uratuj. Bla. Agenta Cerberusa, co to jest w ogóle? Nie wiem, czy mi się chce go ratować w ogóle. Kto to w ogóle jest? Dobra. Archanioł, siemanko stary, co tam u ciebie? Dostarczę datapad Arii. Dobra, lecimy do Arii. Szybko, 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 szybko. Tak jest, jestem w tej grze po długim, 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 długim czasie. Ja pierniczę, nie wiem, co się tu działo ostatnio w ogóle. Mam nadzieję, że jakoś szybko się obudzę i będę wiedział, o co chodzi. Na razie nie pamiętam, co ostatnio robiliśmy nawet. Chyba Archanioła i... Tak, chyba Archanioła ratowaliśmy ostatnio. Ujemy. Ale mocna kawa, ja pierniczę. Jak zwykle, ja bardzo profesjonalnie wstałem rano, żeby dla was nagrać. I jestem niewyspany i te sprawy, wszystko dla was, wszystko z pasji. Muszę się szybko obudzić. Kogo bym wziął? Siema Mordin, bardzo cię lubię, hello. Klasycznie cycki muszą być w zespole, bo tak to nie ma co grać. Okej, okay. Awans, dobrze, punkciki. Mistrzostwo bojowe, fajnie, rozdaję punkcik, mam full. Co daje? Nie mam pojęcia. Twoja determinacja zwiększa obrażenia zadawane przez broń, szybkość szarży oraz daje premię do obrażeń zadawanych przez moce. No shit. Obrażenia, tu więcej obrażeń, tu więcej HPK. A, tu jest prawo egoizm plus 70%, plus 100. Potrzebuję plus 100, bo muszę mieć full. Muszę to być prawości full, bo później będzie taka akcja, że dwie moje załogantki pokłócą się ze sobą. Pam, 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 pam. Jeżeli będę miał full, to jedna z nich będzie miała na foszka, więc... Tak, więc wypadałoby jakby to zrobić dobrze, żeby dobrze wykonać ostatnią misję. Ty, co masz za punkciki? Odkształcenie? Spoko, może być. Brzmi nieźle. Chociaż poczekam dalej. Ty, i spalenie potrzebuję jeszcze. I to jedno jeszcze będzie ok. Dobra. Ach, jaki dumny. Genialny. Chodźmy do środka. No, Aria na mnie też czeka. Tam cicho, cicho tam, no. Irytatio. Dobrze, tak wypadałoby, jakbym się obudził, ale nie, jeszcze się nie budzę, bo nie patrzeć, nie patrzeć, to brzydkie rzeczy, nie patrzeć, nie patrzeć, nie patrzeć, przepraszam, nie patrzeć, o siema Anto, co tam u ciebie, Anto, Anto, jojojojojo. Dobra, jest i Aria, porozmawiajmy z nią. Czego potrzebujesz? Ten datapad należał do jednego z najemników ścigających Archanioła. Ty miałaś być następna. Poker. Ciekawe.
Wyjaśni mi ktoś, jak taka informacja pozostała niezauważona? Zajmę się tym. Dziękuję za ostrzeżenie, Shepard. Będę musiała zrobić porządki w swojej organizacji. Super. Polecam się. Może tu jeszcze wrócę. Tak, zrób. A kichać mi się tak kichać. Dobra, jest okej, okej. Nie, spokojnie. O! Nie kichnę, dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, dobrze. Spokojnie, dobra. Wracamy do bazy. Dokładnie na nasz statek i wykonamy kolejną misję. No wpuść mnie, no. Nieważne. Lecimy tutaj profesjonalnie. Najlepsze to jest to, że tak ostatnio, znaczy dłuższy czas temu, kiedy nagrywałem Call of Duty Ghost, tam tak dużo nadużywałem wręcz słowa, określenia wręcz, profesjonalny filmik, profesjonalne zagranie, po prostu profesjonalizm i te określenia i te synonimy jego. I pod filmikiem pojawiły się komentarze, mało, ale pojawiły się komentarze typu: jak ty możesz być profesjonalnym graczem, przecież ty lamisz, masz 8 godzin zagranych Ghosta, co ty wiesz o życiu? A na pewno jeszcze więcej tego spamu, typu: nie jesteś profesjonalny, jesteś noobem i te inne takie, tego typu. Ja pierniczę, nigdy się tak nie uśmiałem jak z tej akcji. Ja sobie jaja robię, że jestem profesjonalnym graczem, a wy tak wszystko na poważnie bierzecie. To jest najlepsze, dzięki temu lubię tak trollować sobie, bo to jest naprawdę śmieszne. Jak można tak brać to wszystko na serio? Ja nie rozumiem. Zero dystansu. To jest taka peka, ja nie mogę, że tak powiem, z angielskiego, robić o mój dzień. I to jest takie śmieszne. Czasami nie ogarniam, jak można być aż takim, czasem wydaje mi się, aż ignorantem w takich sprawach. No ale cóż, ja wybieram. Okej. Zmieniając już temat, bo taka moja malutka dygresja wobec tej gry, które jest moim profesjonalnym zagrajmy. Najlepsze zawsze. Ej, dlaczego tu jest takie coś? Okej, okay. Aha, bo ta omega jest taka malutka i dlatego to jest takie podkreślenie tego. Okej, przekaźnik masy, przelatujemy i lecimy do Zwerbuj Skazańca, z Kroganina, Cytadela. Dobra, Skazańca. Yeah, ale ruszył. Ja pierniczę, genialnie. Okej, jesteśmy tutaj i czyściec, dobrze. Tu poznamy kobietę. Będziemy mieć nową bohaterkę w naszym zespole. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa osoba. Jeżeli nie graliście Mass Effecta 2, to naprawdę wam się, mam nadzieję, że spodoba ta osobowość, bo jest jedyna w swoim rodzaju, zdecydowanie. No tak, czekamy na wczytanie i ja pierniczę, słuchawka mi wypadła z ucha. Nie słyszę swojego głosu, jakie to jest słabe. Ja już się przyczaiłem, że słyszę swój głos i to jest tak. Dobra. Tak, weźmy. Dajmy się już Mordina i Garusa. Niestety w jedynce było to na dole zawsze siła technologii, biotyka i po prostu zwykła siła. Tutaj też czegoś takiego nie ma, więc nie wiem, czy się nie będą kłócić. Chyba ona jest biotyczką, więc wydaje mi się, że razem będą działać dobrze. Ile masz punkcików? Odkształcenie? Dam ci tu 2 punkty, fajnie. Wydaje mi się, że to będzie dobre. Bo czekanie na to, to... Nie, ja jeszcze mam nasz czas. Okej, okay. Wlatujemy do środka, to jest... chyba, jak oni to nazywają, najlepiej chronione... więzienie w całej tam galaktyce, bo wszystko jest w kosmosie, no nie? Gdzie oni mogą uciec? No, nigdzie, po prostu nigdzie. Ewentualnie, jeżeli robią kłopoty i mogą uciec, to jest coś takiego jak wyrzucenie z swojej celi, czy jakieś tam wywalenie w kosmos tej klatki, więc to raczej najczęściej kończy się to zgonem, chociaż Shepard pokazuje, że nie zawsze. Dobrze, jest. O, cześć strażniku, co tam u ciebie? Hello? Witam na pokładzie, czyśćca Shepard. Właśnie przygotowujemy przesyłkę. Wkrótce będzie można ją odebrać. Przepisy bezpieczeństwa zmuszają mnie do odebrania wam broni, zanim przejdziemy dalej. Just fuck you, no. To niemożliwe.
Spocznij. Komandorze, jestem naczelnik Kuril. To mój statek. Broń zwrócimy wam przy wyjściu. To standardowa procedura. Po prostu zachowam tą cholerną broń. Moją standardową procedurą jest zachowanie broni. Oh shit. That look. Nasza placówka jest wystarczająco zabezpieczona, żeby poradzić sobie z trójką uzbrojonych gości. Trwa rozmrażanie celu waszej wizyty. Możecie ruszać natychmiast po realizacji przelewu. Pójdę z wami do centrum administracyjnego, komandorze. Chodźmy. Dobra, ruszamy za nim. Będzie coś gadał? Tak. Drugi. Jak widać, starannie pilnujemy naszej populacji. Tak mówiłem, to wszystko w komorach. Każda cela to osobny moduł. Kilku więźniów, dla przykładu, wyleciało przez śluzy. Statek składa się z 30 bloków, takich jak ten. Mamy tu tysiące kryminalistów. W mgnieniu oka możemy wprowadzić blokadę całego więzienia. Nie dzieje się tu nic złego. No to chodźmy. Dochodziło do prób ucieczki? Jesteśmy w przestrzeni kosmicznej. Dobrze wiedzą, że nie mają dokąd uciekać. Mimo wszystko działamy niezwykle ostrożnie. To niebezpieczni osobnicy. Więźniów możemy kontrolować na wiele sposobów. Potwierdzę przelew środków z Cerberusa. Centrum administracyjne jest na końcu korytarza. Musicie minąć pokoje przesłuchań i skrzydło o zaostrzonym rygorze. Okej, dobra, rozumiem to. Mamy się później, Shepard. Shepard. Czyli tak, na końcu korytarza jest to pomieszczenie administracyjne. Czekamy, aż przelew zostanie wykonany. Zbieramy naszą... Nieludzkie, niedopuszczalne. Naruszenie godności istoty organicznej. Dobra, zareagujmy na to. Uzasadnienia dla bicia więźnia, który nie może się bronić. To delikatny masaż w porównaniu z tym, co robił swoim ofiarom. Nie zniżaj się do jego poziomu. Otrzymaliśmy rozkazy. Nie jesteś wystarczająco ważny, by samodzielnie podejmować decyzje? Przyznaję, czasem czuję się zmęczony. Czy cokolwiek w ten sposób osiągamy? Przerwij to ze względu na siebie. Tak, masz rację. Przerwijcie, przynajmniej na razie. Oh yeah! Dostałem 7 punkcików prawości, jestem taki potrzebny. Hej! Chodźcie tutaj! Chcę was o coś zapytać. Okej, spoko. Kupujecie więźniów. Możecie kupić mnie. Nie obchodzi mnie, dokąd mnie zabierzecie i co mi zrobicie. I tak będzie to lepsze od tego miejsca. Naszym celem jest Jack. Jack? Zapomnijcie, co powiedziałem. Nie chcę nigdzie z wami lecieć. Muszę iść. Sam bym chętnie poszedł. Widzicie? Jesteśmy tutaj po postać zwaną Jack i jak widzicie, tamten więzień ma dosyć dobrą opinię na temat Jack, więc będzie się działo, naprawdę, to jest prawda, ta postać jest taka aktywna, bardzo aktywna. Centrum administracyjne jest za drzwiami w drugiej części sali. Okej, idziemy tam. Okej, otwórzmy i wchodzimy. Przykro mi, Shepard. Jesteś dla mnie cenniejszy jako więzień niż jako klient. Rzućcie broń i przejdźcie do otwartej celi, a nic się wam nie stanie. Może dasz się przekonać. Aktywować systemy. No i... No tak jak pewnie myśleliście, tak łatwo nie mogło być. Jezu, nie zmieniłem broni i ja pierdzielę, nienawidzę tej broni. Znaczy nie jest zła, ale jak widzicie, celowanie minią idzie, no, a co najmniej słabo. Fuck. Zabijcie tego gnoja. Dobrze. O. Co to on wybucha? What the fuck? Ok,
Okej, dobra, działa, jesteśmy... w całości. Dobra, co ja mogę wziąć? Nic chyba nie mogę wziąć, spoko, więc biegnijmy. Okej. W lewo idziemy, tak, w lewo, bo drzwi są zamknięte. Spokojnie, o, już są jacyś tutaj. O, w głowę trafiłem. Ej, to w głowę daje więcej? Chyba tak. Ej, serio, oni padają szybko w głowę. Ja pierniczę, serio, szybko padają. Pff. Najpierw trzeba umieć trafiać w głowę, no nie? Niestety ja nie umiem. Ja pierniczę, co ten technik? Jest jakiś porąbany w ogóle? Jeśli się tu włamiemy, otworzymy drzwi do wszystkich cel na tym bloku. Konieczne, jeśli Jack ma opuścić kryokomorę. Zrobię to. Przygotujcie się. Jaki z niego specjalista tak w ogóle? Myślałem, że on nie ma pojęcia, jak to działa. Wszystko on se poklikał i nagle się włączyło. Geniusz. Już bardziej wydaje mi się, że to Mordim by wiedział, jak to naprawić, ale... Co ja tam wiem, nie? Oczywiście. O, jest i Jack. Tadam! To jest Jack? Musimy tam zejść. Dobra, lecimy do Jack, szybko. Coś tu mamy do zebrania, stacja medyczna, okej, okay. Expa, pierwiastek zero. Dobrze, przyda się oczywiście. Coś tu jeszcze mamy, Jack sobie sama poradzi, lepiej do nas, ona to wszystko wyrżnie tam. Luźno. Brzmi jak niezła walka, jaki drętwy tekst, jak strasznie. Czyli w takich komarach jest pakowana taka Jack, no spoko. Znaczy ogólnie to chyba tylko ci najgroźniejsi są pakowani do tych lodowych puszek, no ale... Gdyż zasłużyła sobie ochrona przed obrażeniami. Bardzo dobrze przyda się to ulepszenie. Okej, więcej kredytów. Jest tak ciemno. U was też jest tak ciemno, czy... Znaczy ciemno. Teraz czerwono strasznie jest, ja pierdziele. Co tu się stało, what the fuck? Nie pamiętam, że... Ja pierdziele, żebym jeszcze umiał trafić w tego. A ważne, a bijcie sobie, a kysz tam. Co ja tam będę pomagał, co to jest? Jakiś gość taki trochę zielony, myślę, wygląda jak zombie. Dokładnie mi się przypomniało te zombiaki z Mass Effecta 1. Na razie jest to, kiedy strzelam, muszę być pod osłoną. Dobra? Tak, podpal go. Dobrze. Uwaga! No okej. Naczelnik zablokował obszar za tobą. Musisz znaleźć inne wyjście. Przecież tutaj jest, nie? No, przejście, tak, do tego. Okej, to mi się wydaje, że właśnie tu mieliśmy iść, a... Oni sugerowali, że idziemy gdzie indziej, no ale nieważne. Imponujący strzał. Ja wiem, jestem bardzo imponujący. Tak ogólnie zauważyłem, że mam skłonność do patrolowania w tej grze, szczególnie kiedy jestem z tą bronią, bo celowanie zajmuje mi 3 godziny. Dobra, gdzie musimy iść? A, tu idą już, idą. Okej, wszystko chyba działa. Idą kolejni, czy... Dobra, tu jakoś, tu powinno być bezpiecznie, przynajmniej tak mi się wydaje. Trafić kogoś. Taka masakra. Robocik idzie szybko, trzeba zabić resztę i robocika. No i lepiej jakbym tą tarczę robocikowi ściął, no to byłoby okej. Bo ta tarcza blokuje przed wszystkimi umiejętnościami. Może nie wszystkimi, ale wydaje mi się, że większością co najmniej.
środki zapalające. Odkształcenie. Dawaj. A, to możesz użyć. Co to robi? Zamraża go. Ciekawe. Zepsuje się? Nie, myślałem, że się takie rozsypie, wiecie. Jak kostka lodu, tak. Ale go zabijem. Ja pierniczaki snajper. Trafić go, trafić, trafić, trafić. Trafiony, zatopiony. Ała, ała, ała. Zabity. Jezu, jak szybko padł. Ja pierdzielę. Ta broń jest dobra, ale jestem słaby po prostu w tą grę. Ogólnie to chyba amunicja mi się skończyła, coś zauważyłem. Tak, skończyła mi się amunicja. Nie idę tam, nieważne, nieważne. Never mind. Jakąś amunicję może. A, zebrałem coś w międzyczasie. Nie wiem dlaczego nawet. Co się stało? Teleportnęło mnie tak trochę. Okej, nieważne, tak miało być. Co musimy robić? Ej, chyba ominąłem kascenkę. Tak, cholera jasna. Czyli tak, wytłumaczę wam, na czym polega. Musimy zniszczyć te generatory tarcz. W środku jest, tego co wiem. Nie wiem czy Jack, ale na pewno ktoś tam jest. Dobra, muszę tam iść chyba, bo z tego miejsca ciężko będzie. Hop, 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 hop. O, dobra, niszczymy. Jedno zniszczone. Weszło w cel. Weszło w cel. Chyba z tego miejsca nie mogę tego zniszczyć. Dobra, pobiegnijmy chwilę. Dlaczego oni do mnie strzelają? Ja pierniczę. No nie strzelajcie, nie strzelaj. Ej, ty jesteś dowódcą. Wypadałoby, jakbym przeżył z tobą walkę. Stąd mogę to rozwalić? Wątpię chyba. Gdzie oni są? A moi tutaj są. Zepsułem to. I zostało to jeszcze. A, bo ja muszę strzelać tutaj w ten dół. Okej, okay. I tam powinno być. Co tam jest? Dowódca. Gratulacje. Gratulacje, dowódcy, gratulacje. Czyli nie mam amunicji, niestety. Ale co mogę wziąć? A, snajperka. Snajperka może tu działać. Nie umiem strzelać ze snajperki, ale spoko, nauczymy się. Już? Szybko padł, strasznie szybko. Jaki słabiak. O, Jack biegnie. Stać. O, i zobaczy logo Cerberusa, no i... No. Jedno muszę pochwalić, Jack. Ma zajebiste usta i do tego fajny głos. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Mam gdzieś tu pudełko z Mass Effecta, a u góry na dole mam, nie, tu jest Wiedźmin, Tomb Raider, Far Cry, chyba nie mam, nie mam jak sprawdzić. Chciałem sprawdzić, kto jest, pamiętasz, może tu? Jest pudełko, jest. O! Chyba, jeżeli tu widzę, w rolach głównych jest napisane u góry Sonia Bohosiewicz. Naprawdę nie mam pojęcia, kto to jest, ale jeżeli to ona daje głos Jack, to naprawdę dobra robota. Bardzo fajnie brzmi, tak soczyście, strasznie taki genialny głos ma. Co u diabła? Wracajmy do gry, no nie? Czego u diabła chcesz? Uratować ciebie! Yeah. Jesteś w kiepskiej sytuacji. Wyciągnę cię stąd. Gadasz jak jakaś ciota. Nigdzie z tobą nie pójdę. Jesteś z Cerberusa. No to jest argument. Później dowiemy się, dlaczego ona tak Cerberusa nie lubi, ale w tej chwili... Chcę cię prosić o pomoc. Przylatujesz tu fregatą Cerberusa i chcesz mnie gdzieś zabrać? Masz mnie za idiotkę? Ten statek się rozpada. Możemy cię uratować, ale musisz nam w tym pomóc. Moglibyśmy po prostu walnąć ją w łeb i zabrać siłą.
Spróbuj szczęścia. To mi się wydaje, że to może nie udałoby się za dobrze. Nie będziemy jej atakować. Mądry wybór. Chcesz, żebym z wami poszła? Nie za darmo. Dołącz do nas, a zobaczę, co da się zrobić. Nie składaj obietnic bez pokrycia. Twój statek na pewno ma różne bazy danych Cerberusa. Chcę do nich zajrzeć i zobaczyć, co na mnie mają. Pozwól mi przejrzeć bazy danych, jeśli chcesz mnie w swojej ekipie. Okej. Dostaniesz pełny dostęp. Shepard, nie upoważniono cię do tego. O, Lasencja się wkurzyła. Tym lepiej. Lepiej, żebyś nie kłamał. Po cholerę wciąż tu stoimy. Ruszajmy. Jezu, uwielbiam jej osobowość, to jest genialne. Okej, misja wykonana. Nie wiem, nagle wyciszyła się gra, super. Naprawdę super. Witaj na Normandii, Jack. Nazywam się Miranda. Jestem zastępcą Sheparda. Na tym statku przestrzegamy zasad. Shepard, powiedz Lasencji z Cerberusa, żeby się odpieprzyła. Jestem tu tylko z powodu naszej umowy. Genialne, genialne. I powiedziała odpieprzyła zamiast odpier... O, jak ona jest grzeczna. No naprawdę. Miranda, wpuści cię do systemu. Daj znać, jak coś znajdziesz. Słyszysz, śliczna? Zaprzyjaźnimy się. Ty i ja i każda mała wstydliwa tajemnica. Będę czytać w ładowni albo gdzieś na dole. Nie lubię tłumów. Trzymaj swoich ludzi z dala ode mnie. Dobra. Wykonaliśmy tę misję. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. No i co mogę poradzić? Powiedzieć? Podziękować na pewno za obejrzenie i zapraszam do kolejnego odcinka Zagrajmy w Mass Effect 2. Siemanko, cześć!